Witam na moim kanale. Dziś wróżba codzienna. Opasujmy karty. Zobaczmy, co przyniesie los w dzisiejszym dniu. Dobra, karty już potasowane. Jeszcze trochę. Okej. Teraz lewą ręką na trzy kubki podzielimy. Okej. I zaczynamy układ codzienny. Czyli praca, pieniądze, zdrowie i miłość. To, co najważniejsze, najistotniejsze w dzisiejszych czasach. Na samym środku jest Królowa Kielichów, czyli ona przedstawia taką pełnię uczuć, jakąś taką kobietę, która jest pełna dobra dla innych, która chce pomóc matkę, babcię, kogoś bliskiego. I tutaj jest pełnia tej akceptacji. Z drugiej strony tutaj drugą kartą jest Trójka Mieczy, czyli oznacza jakieś zranienie w serce, czy jakieś, to są takie rzeczy dość emocjonalne, ale to może oznaczać, że ktoś nas zrani, ale taka ta królowa oznacza, że tu jest taka duża dawka wybaczenia. Nawet dla jakichś takich rzeczy psychicznych, które nas mogą ranić, tutaj jakby jest nas duża dawka takiego wybaczania i to jest jakby silniejsze. Być może to też jest zranienie kogoś w naszym otoczeniu, że my musimy wykazać się jakąś taką dawką, żeby kogoś przytulić, żeby komuś pomóc w tym zranieniu, bo taka to jest jak gdyby obok. Jeśli chodzi o pracę, odwróceni kochankowie, no nie będziemy się dzisiaj kochać z robotą, no więc no bywają dni, kiedy chce nam się robić, a dziś może tą pracę troszeczkę bardziej znienawidzimy niż pokochamy, ale to przychodzi. Dlaczego? Bo tutaj są zwykłe, codzienne problemy, bo dziesiątka buław to są właśnie problemy, taka codzienność. Ta codzienność może nas dopaść chyba troszkę w robocie. Jeśli chodzi o zdrowie, całkiem fajnie, siódemka kielichów. Tutaj jest duże uspokojenie emocji, uczuć, marzenia, może czasem nierealne, także może coś, jeśli chodzi o zdrowie, coś nam minie, poczujemy się zdecydowanie lepiej. Jeśli chodzi o uczucia miłości, no to cóż, piątka kielichów oznacza, że coś się wylało, coś się zdarzyło nieodwracalnego i tu jest jakiś taki smutek z tym związany. Jutro na pewno będzie lepiej. Zapraszam na mój kanał, subskrybujcie.